Czy jedząc mniej na pewno schudniemy? Dla wielu osób oczywisty i logiczny jest prosty schemat działania. Jemy dużo, to tyjemy, a więc jeśli będziemy jeść mniej, to schudniemy. Ale czy tak jest faktycznie? Omówmy to zagadnienie w kilku punktach. Po pierwsze, musimy się zastanowić, jak będzie reagować nasz organizm, jeśli nagle zmniejszymy ilość dostarczanej mu energii, która warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wszystkich naszych układów, czyli jest podstawą naszego życia. Gdy drastycznie ograniczymy spożywane kalorie, nasz organizm odczyta to jako stan bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności zadba o wystarczającą ilość energii niezbędnej do podtrzymania podstawowych procesów życiowych. Dlatego będzie się starał maksymalnie wykorzystać wszystkie składniki odżywcze poprzez zwolnienie metabolizmu, czyli tempa przemiany materii. Efekt? Im mniej jemy, tym wolniej spalamy energię. Kolejny punkt. Pierwszy wizualny efekt w postaci utraty kilku kilogramów to niestety wyłącznie strata wody i tkanki mięśniowej. Warto podkreślić, że to właśnie tkanka mięśniowa wykorzystuje znaczną ilość energii do swojej pracy, przyspieszając tym samym metabolizm. Efekt? Im więcej mamy mięśni, tym szybszą mamy przemianę materii. A co się stanie, jak ponownie zwiększymy ilość spożywanych kalorii? Zawsze przychodzi moment, kiedy restrykcje dietetyczne się kończą i w mniejszym bądź większym stopniu wracamy do formy diety sprzed odchudzania. Kiedy zaczynamy jeść więcej, nasz spowolniony metabolizm nie jest w stanie wykorzystać nagle zwiększonej ilości energii i stara się ją zmagazynować do wykorzystania na później. Organizm nie tylko uzupełnia wszystkie niedobory powstałe w trakcie okresu odchudzania, ale również stara się zbudować zapas w razie ponownego zagrożenia zmniejszeniem ilości energii. Efekt? Mniej energii to późniejszy efekt jojo. Nie zapominajmy również o codziennych problemach wynikających ze znacznego ograniczenia spożywanych kalorii, takich jak bóle głowy, wahania nastrojów, brak sił, ciągłe zmęczenie czy rozdrażnienie. Efekt mniej energii to ogromny spadek naszej wydolności psychofizycznej. A więc, czy jedząc mniej na pewno schudniemy? Zdecydowanie nie, jest to mit. Jedząc mądrze na pewno schudniemy. Ważna jest jakość, a nie ilość naszej diety. Nie starajmy się schudnąć za wszelką cenę różnymi radykalnymi sposobami. Jedynie przemyślana dieta oparta o zasady zdrowego żywienia i regularną aktywność fizyczną będą gwarantem sukcesu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia.